Ja widzowie, ja jestem Przytulak, witam was w nowym odcinku z moim rowerem, czyli tak zwany, można powiedzieć, vlog. W tym odcinku wam przedstawię mój nowy rower, którym jest Datsmur. Ma nowa driftówka. Wyjeżdżam na ulicę, sobie poskoczymy te hopki. Chodzi o policjanty. Jak widzicie, na razie tutaj wszystko jest z Datsmura. Mostek, kierownica, gripy, rama. W sumie tyle. Nie no, jeszcze jest obręcz, tutaj nie widzicie. Więc git, ale wszystko starałem się dobrać kolorystycznie. Nawet znaczki na oponie i szprych, nyple, które widzicie, są niebieskie. Oj, oj, oj. Siedziemy gdzieś sobie i wam powiem o tej bestii coś. Nie wiem, pewnie o wszystko. Już widzicie, że to ma... A nie, opowiem później. Widzicie teraz mojego 2-6 playera czarnego z niebieskimi dodatkami. No więc tak, zaczynając od samej ramy, to jest Datsmur 2-6 Player z roku 2021 chyba. Się sprawdzę. No więc tak, widzowie, to jest rama Datsmur 2-6 Player z 2021 roku. Zaczynając od tutaj kierownicy i ogólnie, to są gripy Datsmur Icon skręcane i z metalowymi barendami, czy tam aluminiowymi, ale są fajne. Tutaj mamy klamkę hamulca Shimano MT501 z zaciskiem Tektro. Mówię czemu Tektro, bo tutaj mamy tarczę hamulcową Snail, która fajnie dobrałem kolor i jest taka, wiecie, z pływakiem. I ogólnie od tego hamulca po prostu mi zacisk nie pasował, bo zahaczało te tutaj, wiecie, te śruby takie jakby. Krzaki mi przeszkadzają. Tutaj ogólnie, widzicie, wszystkie śruby starałem się pomalować na złoto, żeby to wszystko ładnie komponowało. Tutaj kierownica Datsmur Tornado High. Nie wiem ile, czy jest przecinana, czy nie, jest z roweru Datsmur Street Fighter 2021. Mostek Datsmur Wimper, ten taki, wiecie, jeden z tańszych za 113 zł chyba. Kupiłem go. Tutaj mamy stery, to pewnie jakieś no-name'owe Neko starałem się kupić. Mamy dół łożysko. Ogólnie wszystkie te części, które mówię, są nowe. Siadełko nawet, które dostałem też z Datsmura Street Fightera 2021 rocznika od kolegi. Tutaj mamy jakiś no-name zacisk pod sztycę. Sztyca to razem z siadełkiem jest. Tutaj mi się ruszało to siadełko od sztycy, to tutaj taki gwóźdź przywaliłem i działa. Tutaj wszystko to ze sterów to jest Neko za 40 zł. Starałem się zawsze iść na sterach. Chociaż nie wiem, czy to dobrze wyjdzie. Mamy amortyzator, który to jest Chantur XCR34. Powietrzny oczywiście na XC15 na 110. Starałem się właśnie dobrać, żeby była sztywna oś i amortyzator powietrzny. To jest, jak wiecie, pewnie jeden z tańszych, ale dobry. Znaczy, jeszcze nie rozwaliłem, to dla mnie dobry. Piasty to jest jakiś flyer, nie wiem co to jest za piasta, ale porównywalna do Novateka, tylko że tańsza. I na łożyskach oczywiście mechanicznych to jest, więc bardzo, bardzo mi się przyjemnie jeździ. Mamy obręcz Datsmur, to jest Datsmur Fortress. Z przodu i z tyłu też jest Fortress. Tutaj, jak możecie zauważyć, chwila o... Tutaj ze szprychami jakieś no-name'y, tutaj nyple też no-name'y, ale fajnie pasują niebieskie, nie malowałem ich, tylko były oryginalnie. Dętki, jak wiecie, z tyłu i z przodu z Decathlonu za 20 zł, ale dają radę. Pomalowałem tutaj wentyle z przodu, jak i z tyłu. Mamy opony, to są, już wam mówię jakie, jakieś blaki. Mają strasznie chude ścianki, przecież to są po prostu lżejsze, nie są niestety zwijane, ale są lżejsze. Wam pokażę, tutaj ładnie pasują, ładnie pasują.
tutaj napis tej opony Black, bo to jest taka jedynka, jak możecie zauważyć, niebieska, która pasuje po prostu do mojego roweru. Ładnie to wygląda. Oczywiście ma działać, nie wyglądać. Oj, sorry za ten wiatr, staram się go jak najbardziej unikać, ale teraz strasznie wieje. To z kół mamy już wszystko, z przedniego koła, to przejdźmy aż do tylnego, gdzie jest Fiesta Dartmoor Real Pro V2, czyli jedna z głośniejszych Fiest Dartmoora po prostu, do Dilta oczywiście, która jest bardzo głośna. Później wam dam soundcheck tej Fiesty. I oczywiście napędzana jest korbami Deore, więc nie wiem, co to za model. Na niej są grip pedały, jakieś też no-name'y. Za 70 zł, ale dałem radę. Metalowe piny są tutaj plastikowe, przed chwilą lżejsze. Luzy ogólnie na początku w tych pedałach były, ale tutaj wyeliminowałem. Po prostu tutaj odkręciłem tą śrubę i tam dokręciłem. To wszystko jest ładnie. Się Shimanowski jakiś, o już wam mówię, jaki to jest support. Ano SMBB52. Mamy oczywiście łańcuch srebrny Dartmoor Core. Gdyby ktoś jeszcze pytał, ten amortyzator mam ustawiony na 175 PSI, bo tyle to jest maksymalnie w tym amortyzatorze, ile można ustawić. Od razu mówię, że próbowałem 200 ustawić, to mi się ta śruba odkręcała, tutaj ta srebrna, więc trochę spuściłem, wolałem nie ryzykować, ale i tak się dobrze jeździ, nie dobija się do końca, muszę tutaj zauważyć. Tu chyba raz mi się zbiło tutaj, o, w tym takie zarysowanie, już nie ma. Koła sam zaplatałem, zaraz pokażę, że są równiutkie. Przy okazji wam pokażę sądczek tej Fiesty. Więc tak, przód to wygląda mniej więcej tak, jak go zaplotłem. Krzaki mi przeszkadzają. Trochę jeździłem, więc wiecie, próbowałem 180 i trochę się zakurzyło. I teraz sądczek. Stawię sobie pedały. Co to ma być? Wow, ale to... Wow, ukuło mnie. O kurna. Wow, a to boli. Jak widzicie, nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. Tutaj jest trochę gorsza centra, bo po prostu jeździłem. Jak widać, pedały nie latają. Trzeba po prostu mocno napiąć łańcuch. Tutaj jest trochę większa centra z tyłu, bo próbowałem 1.8. Teraz wam pokażę, jak mniej więcej moje 1.8 wygląda. Ach, takie może być, na koło było jedno, ale chodzi o to, żeby właśnie dwoma kołami wylądować, więc jeszcze raz. Tylko dwójki nie umiem, niestety. Jeszcze raz próbujemy, do trzech razy sztuka. Nic nie jedzie, można robić. No nie umiem odwignie, ale umiem bar spinat, w sensie takiego, wiecie, na manualu, coś takiego. A jeszcze raz, teraz opobar. On jest bardziej taki rzucany. A ten zrobię ładnie. Trochę wolno i teraz rzucany. O kurna, a? Wyratowany. A teraz może się trochę rozpędzę bardzo, żeby było słychać tą Fiestę. Piasek. Dopiero tu poporobimy. No ładnie, tylko ładnie. Ja. W ogóle na pantraku, może kiedyś będzie film z pantraka, da mi się nowy trik zrobić. Ale jak będzie film z pantraka, to zobaczycie, więc subskrybujcie z dzwoneczkiem i oglądajcie. Dobra, więc widzowie, się będę żegnać z wami. Używam bike check ten mojego nowego roweru. A więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Ja się żegnam, papa.